Katowice jako lider metropolii stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Miasto znajduje się na tak zwanej krótkiej liście. Obejmuje ona 4 miasta z Polski walczące o tytuł i już w połowie przyszłego roku będzie wiadomo, kto jest zwycięzcą. Wśród konkurentów jest również Bielsko-Biała, Lublin i Kołobrzeg. Teraz przed miastami ostatnie zadania. Karolina Komada. Katowice z metropolią walczą o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W przeszłości tylko 2 polskie miasta zdobyły to wyróżnienie. Był to Kraków i Wrocław. Wielka radość dla nas, ponieważ z wielką, ja przynajmniej obawą, patrzyłem na to, co się dzieje dzisiaj na scenie europejskiej, a więc kto otrzymuje tego typu tytuły. Z reguły to są mniejsze miasta, a w naszym przypadku mówimy o ponad 2-milionowej metropolii, która ten tytuł może otrzymać. I teraz czeka nas jeszcze wysilona praca do tego, aby postawić kropkę nad i. I aby złożyć końcową aplikację, która zakończy się wizytą międzynarodowych jurorów. Miasto będzie miało szansę pokazać potencjał mieszkańców i przekonać jury do tego, że Katowice to rzeczywiście Europejska Stolica Kultury. To jest jeden z takich ważnych momentów, żeby pokazać tą śląską i zagłębiowską jednocześnie kulturę w Europie, bo to jest przecież projekt europejski. Ale jednocześnie w Polsce, bo jest pewien deficyt wiedzy o Górnym Śląsku. Mamy ogromny potencjał tego regionu i chyba musimy przełamywać też te stereotypy. Oczywiście jesteśmy silni swoim przemysłem, ale jesteśmy także silni swoją kulturą. I właśnie aplikacja miała pokazać, że region jest silny kulturą oraz sprawić, że ta kultura będzie dostępna i przystępna. I stąd uznaliśmy, że właśnie play, czyli podkreślenie tego nie tyle zabawowego czy rozrywkowego charakteru kultury, ale wskazanie, że kultura jest źródłem radości, że może być takim budulcem tworzącym nasz dobrostan psychiczny i że jest zjawiskiem bardzo szerokim, że mieści się w niej muzyka, ale także może się w niej mieścić gry komputerowe czy chociażby sport. Do drugiego etapu konkursu dostało się też Bielsko-Biała, Lublin i Kołobrzeg. Miasto, które zostanie Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. Poznamy w przyszłym roku.